Kochani, witajcie na kanale. O matko i córko, witamy was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przechodzimy do was z recenzją paczek w stylu Mr. Box kosmetycznych. Tak, pewnie większość z was zna tą ideę. Kupujesz subskrypcję, kupujesz jakiś box niespodziankę, box z kosmetykami, box z suplementami diety. Przeznaczasz na to jakąś kwotę, ale tak naprawdę nie wiesz, co w twoje ręce wpadnie. Jest to po prostu paczka niespodzianka. Tak jest. No i my chciałyśmy zobaczyć, chciałyśmy właściwie wrócić do tego, ponieważ na początku naszej działalności otwierałyśmy takie pudełeczka i chciałyśmy zobaczyć właśnie, jak to się zmieniło na przestrzeni lat. Dokładnie. Czy to się opłaca kupować, czy nie? To jest film w stylu, ja kupuję, żebyście wy nie musieli. No chyba, że okaże się inaczej i faktycznie te paczki będą fajne i warte pomyślenia nad nimi, zastanowienia się i finalnie zamówienia ich. Tak jest. Szukałyśmy długo w internecie. Było wiele stron, wiele takich firm, które takie pudełka oferowały, się zamknęło. Co najmniej dwie takie znalazłam. Niestety nie wytrzymały presji rynku. No ale znalazłam trzy firmy, które nadal takie pudełka wysyłają. Czyli Pure Beauty, I Love Box i Godi Box. Ale jeszcze muszę nadmienić, że mimo tego, że w styczniu kupiłam pudełka od firmy Godi Box, a mamy 14 lutego, tak, walentynki dzisiaj, to ja jeszcze do tej pory tego styczniowego pudełka nie dostałam i nie wiem właściwie, o co chodzi. Nie mogę się tymi pudełkami pochwalić, ale stwierdziłyśmy, że już ten czas upływa i te styczniowe pudełka z tych dwóch firm musimy pokazać. Czyli tak, w Godi Box zarejestrowałam się jako członek, nowy członek tej społeczności i to pierwsze pudełko było kupione na specjalnych warunkach. Zapłaciłam za nie około 45 zł i podobno miałam dostać jeden produkt gratis. Czyli to pierwsze pudełko miało być takim pudełkiem zachęcającym. Ale tak jak powiedziałam, nie mam go jeszcze, więc nie mogę nic o nim powiedzieć. A może... sprawdzę, czy ci pieniędzy nie zwrócili może? Nie, nie, nie. Wchodziłam na stronę, śledź przesyłkę, no i nadal pakują. Więc no nie wiem. Ale możemy coś powiedzieć o tych dwóch paczkach, które już przed nami są. I Love Box i Pure Beauty. Od której zaczynamy? Obojętne. No to I Love Box. Paczuszka kosztowała 119 zł, ale o dziwo nie znalazłam opcji subskrypcji. Aha. Czyli co miesiąc musisz pamiętać o tym, aby właśnie wykupić sobie pudełko. Ja już kupiłam pudełko lutowe i w styczniowym pudełku, i w lutowym pudełku były dwa kosmetyki, które możesz sobie wybrać. Czyli było do wyboru jeden krem albo drugi krem, jedna paleta albo druga paleta. No i zaglądamy, co tam jest w środku. Tak to wygląda, kochani. Ja za to pudełko, tak jak powiedziałam, zapłaciłam prawie 120 zł. I mamy tutaj ile kosmetyków? Nie wiem, co jest kosmetyki, a co nie. No to ile produktów? 4 kosmetyki chyba. Nie, 5. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produktów ogólnie. I mamy tutaj... No, 4, 5. 3 suplementy diety i 5 kosmetyków. Ja mogłam wybrać... między tym kremem, który tutaj mam, antyoksydacyjny krem nawilżający z Polemiki, który kosztował około 100 zł, między innym kremem, ale niestety nie pamiętam jakim, a nie mogę do tego wrócić. Nie zapisałam sobie, ale stwierdziłam, że dla którejś z nas lepiej się sprawdzi ten krem. I jeszcze zanim przejdę do omawiania kolejnych produktów, powiem tylko, że na stronie nie możemy nic o tych kosmetykach przeczytać, czyli nie wiemy, co się znajdzie w pudełku. Jest to totalna niespodzianka. W Godi Box wiemy tak jakby z wyprzedzeniem. Tutaj możemy wiedzieć tylko o jednym produkcie, który akurat żeśmy wybrali. Jedyną informację co do zawartości pudełka możemy znaleźć na ich Instagramie. I ja troszeczkę pogrzebałam właśnie w tym Instagramie i wiem już mniej więcej, co tutaj mamy i w jakich cenach. Mamy tutaj normalizującą maskę w płachcie do twarzy. Tonik do twarzy, hydrolat konopny, ekstrakt z granatu,
plus probiotyk. Długotrwały efekt nawilżonej skóry zapewnia połączenie ultradrobnocząsteczkowego kwasu hialuronowego, naturalnego składnika nawilżającego. Połączenie wyselekcjonowanych składników aktywnych i bakterii probiotycznych chroni skórę przed niekorzystnymi działaniami środowiska. Muszę powiedzieć, że nie znam tej firmy. Ty znasz? Nie. Miałeś z nią do czynienia? Widziałaś u innych dziewczyn? Nie. Czyli jest to coś, co na rynku nie jest tak cały czas dostępne. Albo po prostu nie jest znane. Zmieniłyśmy trochę kadra, by było widać to, co się dzieje na stole. Czyli już podliczając te dwa produkty, jesteśmy do przodu. Tak? No. 100 zł, około 50 zł, więc mamy 150, a za całe pudełko zapłaciłyśmy 120 zł. Ja tutaj widzę suplementy diety na odporność i dobrą energię z Wimini. Wimini, nie wiem jak to się czyta. Znam tą markę, ponieważ niedawno wypuścili takie majtki menstruacyjne. Nie wiem, czy to wypuścili, ale teraz są bardzo reklamowane te majtki po prostu. Tak, tak, słyszałam o nich. No, i znam tą markę, natomiast nie wiem, czy robią dobre suplementy diety, czy nie. Ja się w ogóle na tym nie znam i też się troszeczkę boję zawsze suplementować takie witaminki. No tak, mamy tutaj magnez, witaminę B2, B6, witaminę C, cynk i D. Oba te składy, z tego co tutaj widzę, są dla mnie dobre, bo magnez, witamina B w różnych wersjach mi się na pewno przyda. No, ale nie wiem jak zresztą, czy faktycznie... Mamy znajomą farmaceutkę, więc może damy po prostu jej do przejrzenia skład. Czy wszystko to, co się w tych kapsułkach znajduje, to faktycznie są witaminy i to dobrej jakości witaminy, bo nie ma co jeść bez wcześniejszego skonsultowania tego z osobą zdającą się na tym. Ja zazwyczaj jak kupuję właśnie witaminy, nawet jeżeli robię to w aptece, to proszę o lek, a nie suplement diety. Także jeżeli jest lek, to zawsze wybieram to właśnie. No to jest suplementy diety. Suplementy diety nie są tak bardzo przebadane po prostu. No, mają więcej taryfy ulgowej. No dobrze, znam za to markę Orientana. Naturalny krem pod oczy ślus ślimaka, 100% naturalny, czyli prawdopodobnie przeznaczony także dla wegan. Markę Orientana znam, polecam, nie wiem czy akurat ten produkt mogę polecić, ale ogólnie markę Orientana lubię. Raz na jakiś czas coś w mojej szufladce się od tej marki znajduje i stosuje. No i mam tutaj serum anti-age. I tutaj akurat mamy 98 składników pochodzenia naturalnego, więc też mniemam, że jest przeznaczony dla wegan. Opakowanie tego produktu wygląda jakby to była pasta do zębów wybierająca. Tutaj jeszcze w ogóle napisane White Snow Tea, więc to też tak sugeruje taki biały kolor. No nie wiem co. Czytałam o tym produkcie właśnie na ich stronie internetowej i dowiedziałam się, że kosztuje około 60 zł. No i wszystkie te produkty, które mamy przed sobą, to są pełnowymiarowe produkty. Tak. To nie są żadne próbki, czyli jesteśmy naprawdę dużo pieniędzy do przodu, ale niekoniecznie mogłyśmy dostać w swoje ręce to, czego akurat potrzebowałyśmy, prawda? No, tak, tak. Bo na przykład nie mamy tutaj kremu na noc. Na przykład nie mamy tutaj kremu na dekolt. Dlatego musisz korzystać z tych rzeczy. Znaczy, zamawiać te boksy co miesiąc, żeby ci się to wszystko uzupełniło. Dobrze, a co tutaj możemy powiedzieć o tym serum? Rewitalizujące kremowe serum do skóry, twarzy, bogate w naturalne, aktywne składniki, zawiera dwa rodzaje niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego. Nadaje elastyczność, sprężystość skórze. Ma silne właściwości przeciwzmarszczkowe. A ten White Snow Tea to jest ekstrakt bogaty w polifenole i flawonoidy, które przywracają kondycję i młodzieńczy wygląd skóry. Wow, to coś dla mnie. W ogóle wydaje mi się, że ideą pudełek jest testowanie nowych firm, nowych produktów, prawda? Tobie też się tak wydaje? Czy masz inne założenia? No dobrze, no to wiemy już, że jesteśmy do przodu, kupując pudełko I Love Box. Ale nie powiedziałeś jeszcze jednej rzeczy.
Tak? Mamy tutaj koktajl wspomagający redukcję masy ciała. O! I mamy tutaj właśnie suplement diety, w którego skład wchodzą następujące substancje aktywne: błonnik jabłkowy, błonnik porzeczkowy, błonnik aroniowy, ekstrakt z owocu gorzki pomarańczy i w tym synefryna. Nie znam tego składnika, nie mam pojęcia, co to w ogóle jest. O, i pachnie dosyć ładnie, ale ja bym z takimi produktami uważała. No ja też. Chociaż znam firmę. I na przykład wiem, że mój kolega używa takich koktajli wspomagających redukcję masy ciała, tym bardziej przed zawodami sportowymi, że podobno jest to bezpieczne, no ale nie wiem, jakoś zawsze mam taki lęk przed używaniem takich rzeczy. Pewnie tego lęku nabyłam się dzięki mojej mamie. Kochani, zauważcie, mamy podstawę pielęgnacyjną. Tonik, serum, krem pod oczy i krem do twarzy. Czyli w sumie jakaś taka podstawa jest. No i do tego suplementy i maseczka. Tak, maseczka. No proszę bardzo, nie, no to podstawę mamy. Nie no, jest źle. Ale tak jak powiedziałam, jeżeli liczymy na to, że w takim pudełku znajdziemy coś, czego akurat nam w szafce brakuje, jeżeli uważamy, że wydamy te 120 zł i już zapełnimy swoją szufladkę i nie będziemy musieli już do drogerii po inne produkty chodzić, no to niestety muszę Was tutaj zmartwić. Myślę sobie, że nie zawsze będzie taka pełna gama do pielęgnacji. Może się zdarzyć, że będą na przykład dwa kremy albo dwa toniki. No chyba, że akurat ta marka właśnie robi tak, że zawsze ma taką podstawę, bo tego też nie wiesz. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie w lutowym boksie. Ale dobra, tak finansowo, ile jesteśmy do przodu? Około 50 zł, około 100 zł, około 45 zł, około 38 zł. Te suplementy diety widziałam na stronie, że akurat są w promocji, każdy z nich kosztuje 20 zł. I to ty sprawdzałaś tą maskę? 30 kilka złotych, mówiłam. 30 kilka złotych. 34. Tak. Po sumowaniu cen tych produktów i po odjęciu kwoty, za którą kupiliśmy box, jesteśmy do przodu około 235 zł. Dobrze, czyli jesteśmy mało i dużo, biorąc pod uwagę to, że niekoniecznie chcemy na przykład suplementy diety. Ale no to czyli co, uważasz, że to jest dużo, ten 120 zł za box? Uważam, że nie jesteśmy aż tak dużo do przodu, aby jakiś dłuższy czas subskrybować te pudełka. Bo akurat, tak jak powiedziałaś, nie wiem, czy skorzystamy z tych suplementów diety. Kosmetyki prawdopodobnie będą przez nas używane, ale co do tych trzech produktów, no to musimy się zastanowić. Niekoniecznie. Czyli no tutaj jesteśmy jakieś 40 zł i 40, 80 zł mamy tak, wiesz, zamrożone. Więc no, takie mam mieszane uczucia. Mhm. To przechodzimy do kolejnego boksu, zobaczymy co jest tam. Okej, tu jest tego raczej sporo. Zdecydowanie więcej. I to ale jest tak. Są też suplementy diety, moja droga. No dobrze, ale najpierw opowiem, jak doszło do kupienia tego i jak to wygląda na ich stronie. Strona Pure Beauty, ja do tych trzech stron zostawię Wam linki w opisie pod tym filmem. I tutaj już jest możliwość subskrypcji. Znaczy są trzy możliwości. Można kupić jednorazowe pudełko i trzeba to zrobić około 15 dnia miesiąca, aby załapać się na pudełko z danego miesiąca. Można kupić taką subskrypcję na czas nieokreślony i można zakupić, ja sprawdzę, żeby nie pomylić tego, i można kupić jeszcze od razu trzy boksy, ale trzeba za nie zapłacić 285 zł z góry. Czyli tak, 99 zł kosztuje taki jednorazowy boks, 89 zł kosztuje subskrypcja, a 85 zł kosztuje jedno pudełko, gdy przy jednorazowym zakupie trzech pudełek. I jeszcze nie dodałam wcześniej, omawiając te wszystkie trzy pudełka, że każda firma ma jeszcze
w swojej ofercie jakieś takie okolicznościowe boksy, walentynkowe, świąteczne, albo jakiejś jednej firmy, jednej marki, także zawsze idzie sobie swoją kolekcję boksową powiększyć i te pudełka takie okolicznościowe kosztują zawsze więcej, czyli jakieś 200, 300, 500 zł, tak. Wow. I będąc na stronie Pure Beauty, od razu zachwyciłam się szatą graficzną każdego pudełka. Każde pudełko wygląda inaczej i każde pudełko jest bardzo starannie wykonane i robi wrażenie. I wydawałoby się, że w tym pudełku powinny zmieścić się wszystkie produkty, ale nie, kochani. To pudełko jest zbyt małe na pomieszczenie wszystkich produktów, bo tak jak Paulina już zaczęła wyciągać, mamy tutaj ich dużo, dużo więcej. No ale sprawdźmy, co tam jest w środku, bo ja nie zaglądałam, kochani, nie zaglądałam. Byłam wobec Was w porządku, chciałam być w porządku i nie zaglądałam. I tak, co my tu mamy? Widzicie, zapakowane wszystko. I co my tu mamy? Ulotki. Ulotki przede wszystkim tam nie było, więc możemy się dowiedzieć, o co chodzi z tym produktem, który dostaliśmy, do czego jest, jak go używać, jak stosować. I to jest na duży plus, kochani. Tak, o, i mamy tutaj spis treści. Wow, fajnie. Czyli wiemy, jakie produkty trafiają w nasze ręce. Mamy tutaj krótki opis. Mamy tutaj informację, czy jest to produkt pełnowymiarowy. I z tego, co widzę, tak na pierwszy rzut oka, widzę tutaj, że każdy produkt jest pełnowymiarowy. Czyli nie mamy tutaj żadnych próbek, żadnych testerów. I jest tutaj od razu zaznaczona cena rynkowa. Także to też jest naprawdę na duży plus. Aha, ja za te pudełko, bo wzięłam tą subskrypcję nieterminową, zapłaciłam 89 zł. Okej. Okay. Czyli ja już na oko widzę, że jesteśmy dużo, dużo do przodu. Ale tak, jeżeli mam porównać tamto pudełko i to pudełko, to już na pierwszy rzut oka widzę, że tutaj są też produkty tańsze, takie drogeryjne. Tam były takie droższe i niedostępne tak masowo, prawda? Dobra. Mamy tutaj, nie wiem, no probaczki po prostu. Aha, czyli to one są dodatkowe. Sprawdzę. Aha, tak. I jest tutaj informacja, że są tutaj próbki. W tej edycji możesz przetestować nowość. Odbudowujący, odmładzający serum z 10% kompleksem Retice. Odpowiedni do twarzy, szyi i dekoltu. Czyli mamy tutaj próbkę i mamy tutaj, kochani, po kolei. Ja przyszłam do pomadki z Pierre René, bo mi się spodobał kolor. Jest zupełnie inny niż na opakowaniu. Zobaczcie, ten jest taki tutaj jakiś karmelowy, a tutaj jest taki wpadający w róż, no ale mniejsza. Ogólnie bardzo fajna szminka, fajnie zamykana, taki magnes. To też dodaje troszeczkę prestiżu. Tak. Więc spoczko, jestem zadowolona. Myślę, że to jest taki kolorek uniwersalny, który powinien pasować większości kobiet i nie tylko kobiet. Ale kolor jest losowy, czyli pewnie była cała gama kolorów, a nam wpadł w ręce właśnie ten kolor. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Się skupiłam na pomadce, bo na mnie zrobiła wrażenie. Mam tutaj wegańską maskę do włosów zniszczonych od Bielendy. Bielenda. Fajnie, fajne opakowanie, takie podróżne. Mamy tutaj Garnier Fructis, krem do włosów, 10 w jednym bez spłukiwania. Włosy są chronione nawet przed temperaturą do 230 stopni. Jest to właśnie odżywka bez spłukiwania, dobrze. Ej, bardzo dziwne jest to, naturalny dezodorant w kremie z Mia Cosmetics. Jestem go ciekawa na maks. To znaczy, ja nie wiem, czy ja znam firmę Mia Cosmetics, widziałam tą markę wielu dziewczyn, bo to będzie takie bardzo gęste. Właśnie dezodorant kojarzy mi się z czymś takim, wiesz, twardym, kamienistym, gęstym. Uważaj, bo jak to wiesz, jak wyciśniesz, jak wyprysnie. Fiurgnie i... Fiurgnie? Dobra. Nie da się, no nie da, nie ma. Czy ty już omawiałaś ten suplement diety? Nie. No to mamy tutaj Ascolip. Suplement diety, witamina C. O smaku cytryny i pomarańczy. Tak. Ale co nam daje w ogóle ten suplement diety? Właściwości.
To preparat zawierający liposomalną witaminę C zamkniętą w opatentowanej formule. Zastosowanie technologii LipoShell pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności w transporcie witaminy C. Czyli to jest ogólnie witamina C. Czyli jeżeli ktoś ma niedobory, chce się wspomóc, no to mamy tutaj suplement diety, bo to oczywiście nie jest lek, bo lek kupuje się w aptece. Czyli tutaj sprawa wygląda tak samo jak z poprzednim pudełkiem, co do suplementów, podchodzimy do tego bardzo ostrożnie. Ale ja tu widziałam jeszcze jeden, tutaj tableteczki tak, widziałam. Tak, tabletka jakieś na kapa. Jeśli ją przed imprezą, tak samo jak 2KC. I rano podobno poranek jest lepszy. Kapsułka się nazywa... nie wiem, czy kapsułka się nazywa Palty Smart? Chyba tak. Kapsułka nazywa się Palty Smart Foa Beta Morning. Zawiera 100% naturalnych składników aktywnych. Weź jedną kapsułkę wraz z pierwszym drinkiem, a rano obudzisz się gotowa do działania. Spróbuję, przetestuję. Dobra, wiesz, to mamy tu za duży bałagan. Może najpierw zaczniemy omawiać to, co już tu mamy wystawione, dobra? Naturalny żel do higieny intymnej. O! Z Mia. My Intim Żel. 40 zł taki kosmetyk kosztuje, delikatnie oczyszcza, długotrwale odświeża, daje uczucie nawilżenia skóry. Jest bardzo, ma ładny zapach taki podpaskowy. Ładny podpaskowy no, zapach. Jak zapaski ładnie pachną. No taki, wydaje się naturalny, ale wiesz, ale opisując jakiś zapach, że jest ładny, nie powiedziałabym, że jest podpaskowy. No bo to taki zapach jest, no właśnie jak do produktu higieny intymnej, ale... Ma dziwną konsystencję, nie lubię takich żelów, w ogóle takie kremowe, takie... To mi się wydaje delikatniejsze dla niej. Och, jak to ładnie powiedziałaś. No. Dobrze, to mamy, to mamy. Co tam dalej? Serum olejowe odmładzanie. Mak lekarski, żywokost, ostropest, herbapol, polana. Trzymaj to, kochanie, zobacz co tam w środku, a ja spróbuję znaleźć tutaj. Znaleźć. Tak. Jak to ładnie wygląda! To ma płatki. Jej, tam w środku są płatki róży. Serum odmładzające. I faktycznie ta jest róża... to produkt dodatkowy tylko do wyczerpania zapasów. Przetestuj go szybko. Idealny do każdego rodzaju skóry, przywraca młody wygląd, nawilża, ujędrnia, zawiera starannie wyselekcjonowane składniki naturalne. Bardzo jest to ładnie pachnie. Produkt pełnowymiarowy. Tylko wypadają te płatki róż i wiesz, one zostaną na twarzy, trzeba będzie je tak pościągać. Wydaje się fajny. Herbapol, oni herbatki bardzo dobre robią. Herbapol, jeżeli to oglądacie, apeluję o przywrócenie herbaty Malina Jerzyna, bo ją uwielbiam i nie ma. I nie ma nigdzie w sklepach, och. Dobra, czekaj, odłóż na bok to, ładnie, co już omawiałyśmy. Dobra. Markę Garnier zna każdy. Chyba nawet ten produkt miałam już tak? W Parcy PR. Super serum na przebarwienia. Serum na przebarwienia, efekty już po 6 dniach. Jest to oczywiście produkt, który możemy kupić prawdopodobnie w każdej drogerii. Hebe, Rossmann, Natura. Myślę, że właśnie Garnier już o to zadbał. No dobra. Mamy też piankę do mycia twarzy ze Stars from the Stars. Jest to pianka chmurka do mycia twarzy, oczyszcza i matuje. 99% naturalnych składników jest dla wegan. Ja mam tutaj konopny krem do twarzy na dzień nawilżający lub na noc. Aha, czyli tutaj... Jak pięknie pachnie! Jak bardzo ładnie, tak, tak. Jak dla małych dziewczynek. No, zdecydowanie. Czyli tak, kochani, w jednej paczce będzie krem na noc, w innej paczce będzie krem na dzień. Ja akurat mam krem na noc. O, tak się mydli bardzo, zobaczcie. Nawilżenie, odżywienie, wzmocnienie bariery ochronnej skóry. Skóra będzie miękka i odzyska komfort. No dobrze, co my dalej mamy? Tutaj. A to wianek, kuracja do rąk z masłem shea. Awokado i z mocznikiem, intensywnie regenerująca. Bielenda tutaj była, już mówiłam, aha, dobra. Tonik, esencja różana, woda różana, ekstrakt z róży stulistnej, pantenol, marka Soraya. 14 zł. Tak, tutaj te produkty są zdecydowanie
tańsze. I mamy tutaj teraz jakieś normalizujące serum naprawcze z witaminą C od marki Oxygenetic. Nawilża, odżywia, energetyzuje. 38 zł. 38. Za 50 ml. Bardzo fajny, komfortowy. Chyba jest na bazie wody, przynajmniej takie sprawia wrażenie. Fajny, fajny. Dobra, to ja teraz, kochani, spróbuję sprawdzić, czy mamy jakąś taką podstawę pielęgnacyjną. Czyli mamy tonik. Ej. Dobra. Nie, najpierw do mycia twarzy. Dobra, o, tutaj mamy mycie twarzy, dobra. Mycie twarzy, tonik, serum. Serum jedno, serum drugie. Bo... Co to jest? To jest kremik? Nie, serum. Serum naprawcze. Normalizujący serum naprawcze. No to trzy sera. Jeden kremik. Tak. Coś do rąk, do włosów. Na noc. Na twarz maski. Do higieny intymnej. I jeszcze podpaszki. I podpaszki i jeszcze kuracja do rąk. No i do tego witaminki. A, i szampon. O, nie, odżywka. Nie mamy szamponu. To mamy... maska i odżywka. No, to jeszcze po szampon musimy do sklepu polecieć. Zdecydowanie większy fan jest przy otwieraniu tego pudełka. Robi większe wrażenie, większe wow. Bardziej chce się zobaczyć, co jest w środku. Chociaż teraz jak tak mówię, o, czy tam masz jakieś próbki? O, i te próbki. Serum. Serum. Ale to mi tak szkoda tamtego pudełka. Tamto pudełko jest inne. Tam są w ogóle takie produkty, mam wrażenie, droższe. Coś niszowe. Tak, też. Coś wtedy nie w Rossmanie, tylko w Douglasie, a nie w Rossmanie właśnie. Coś, co znajdziemy, no nie znamy tego po prostu. A tutaj jest taka typowa sieciówka, taki Rossmann. No ale nie wiem, mam wrażenie, że jest sprawę większy fan, bez tego więcej. I tak działa na moją perspektywę, o, mam lepiej, mam więcej. Tak, tak. A to niekoniecznie o to chodzi. Nie. To pudełko, którego jeszcze nie mamy, też zawiera chyba bardziej właśnie takie wyselekcjonowane produkty mark, których nie znamy, których nie miałyśmy wcześniej do czynienia. Ja policzę, ile tu jest produktów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, 16 produktów tu jest za 89 zł. No to myślę, że jest to fajna cena. Bardzo. Bo tutaj wydała w Rossmanie. Dokładnie. Teraz to wszystko podliczymy. No moja droga, mamy tutaj paczkę za 454 zł. Czyli minus 89? 365 jesteśmy do przodu. No nie wiem, kochani, piszcie w komentarzach, który box bardziej skradł wasze serca. Czy uważacie, że to jest że to jest produkt, mówię o całym boxie, nad którym warto się zastanowić, czy warto wydać w ten sposób pieniądze. To jest dla osób, które zazdroszczą influencerom paczek do testowania. I mam często takie wiadomości, Boże, co zrobić, żeby mieć takie paczki. No, jak się jest osobą taką prywatną, nie znając w internecie, nie publiczną, no to jedynie kupić takie boksy, bo marki raczej nie wysyłają takim osobom prywatnym paczek PR. No nie wiem, piszcie w komentarzu. Ta paczka też jest fajna, tylko mam wrażenie, że to jest na pewno produkt dla takich osób do 30 roku życia. A tamta paczka byłaby raczej taka mama, babcia, bardziej ekskluzywna. Tak. To są po prostu produkty, które docierają do różnych grup odbiorców, do różnych grup docelowych. Więc nie chcę na przykład mówić, że ta jest nie taka, to jest nie taka, bo to są różne rzeczy. Gdybyśmy miały dwie paczki, w której byłyby same produkty, takie drogeryjne, właśnie Garnier, nie wiem, Topa, no, można by wtedy porównać cenowo, co jest lepsze, co jest gorsze. Natomiast to są w ogóle dwa różne produkty. Szkoda, że nie mamy tam tej trzeciej, no ale to w przyszłym miesiącu. Tak, ale już w przyszłym miesiącu może będą cztery. Już na minus, że nie przysłali paczki na czas, nie? Tak, tak. To mnie zastanawia, w dalszym ciągu ją pakują. To jest bardzo długo. Tak, ale ogólnie chyba przy tej paczce jesteśmy chyba stówkę więcej do przodu niż przy tamtym, nie? No, tam by się przydał jeszcze jeden produkt. Tak, zdecydowanie, nawet taki... Cokolwiek. Piszcie w komentarzach, Rene, ładnie wygląda, to by tam pasowało bardziej, no. Tak. Piszcie w komentarzach, kochani, co wy myślicie o tych całych boksach. Ja w ogóle jestem ciekawa, jak to działa. Czy to są jakieś takie podmarki tych marek? Czy jak to wygląda, że mają tych produktów aż tak dużo i im się po prostu opłaca robić takie boksy? Mega, my to zastanawiam. No to są już jakieś specjalne umowy z firmami.
No to na pewno, ale wiesz. Jestem ciekawa właśnie, jak działa to, czy sklepy im dają procent, że te produkty będą w paczkach, czy może po prostu napisali, hej, chcesz nam co miesiąc wysłać kilka produktów, bo robimy paczki? No. Może to jest taka PR-owa reklama, nie? Ciekawe, no ciekawe. Także piszcie, jakie macie to pomysł, jakie rozwiązanie i tak dalej. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Pojawi się na pewno jeszcze taki odcinek z paczkami lutowymi, a potem to zobaczymy, czy Wam się te odcinki podobają, czy nie, i czy mamy w dalszym ciągu te pudełka kupować i wydawać na nie kasę. Piszcie, co myślicie. No i oczywiście zapraszamy Was do naszego Instagrama oraz TikToka, do subskrybowania kanału, do komentowania, zostawienia łapeczek w górę, lajków i wszystkiego takiego, co się da. No i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. O matko i córko. Papa, kochani. Bye.